Na obszernej polanie piętrzyły się sągi drzewa wzdłuż wąskich szyn kolejki polowej. Właśnie miniaturowy parowodzik zaczął sapać i syczeć, usiłując ruszyć z miejsca kilkanaście wagonetek, naładowanych wielkimi klocami. Dopomagały mu w tym dwa szeregi robotników, popychających z obu stron wagonetki. Ludzie zdejmowali czapki, lecz w ukłonach tych wyczuwało się niechęć. A nawet wręcz nieżyczliwość. Ogorzały jegomość w siwej kurtce podszedł do powoziku i zaczął coś mówić, lecz Kunicki mu przerwał: Panie Starkiewicz, ukłoń się pan, to jest właśnie pan Dyzma, pan administrator generalny. Jegomość zdjął czapkę i obrzucił Dyzmę uważnym spojrzeniem. Ten ukłonił się z lekka. Przez kilka minut, podczas których Kunicki wypytywał Starkiewicza o jakieś dane, Nikodem rozglądał się z zaciekawieniem wśród olbrzymich mas nagromadzonego drzewa, baraków skleconych z desek, wokół polany, pełnej świstu pił i pojęków siekier. Gdy ruszyli dalej, Kunicki rozpoczął fachowy wykład o gatunkach drzewa, o stanie eksploatacji. O trudnościach w uzyskaniu pozwoleń na wyręby we własnym lesie, o drzewostanie w tych okolicach. Cytował paragrafy ustaw, cyfry, ceny i od czasu do czasu zerkał w stronę towarzysza, którego mina wyrażała skupioną uwagę. W istocie dyzmę ogarnęło przerażenie. Wszystko to waliło się na jego świadomość coraz gwałtowniejszą lawiną pojęć i spraw, o których nie miał najmniejszego pojęcia. Czuł się jak człowiek, na którego wywrócono stuk siana. stracił wszelką orientację i zrozumiał, że absolutnie nie da sobie z tym rady, że żadną miarą nie zdoła opanować sytuacji, bodaj o tyle, by nie skompromitować się i nie ośmieszyć. Mówiąc prościej nie wsypać się. Kiedy zwiedzili już stację drzewną w lesie rządowym, tartaki przy dworcu kolejowym, fabrykę mebli, wykańczaną właśnie papierni i budowę jakichś magazynów, zamęt w głowie dyzmy wzrósł do tego stopnia, że najchętniej uciekłby zaraz. Piętrzyła się przed nim niebosiężna góra interesów niezrozumiałych, spraw przedziwnie, a tajemniczo zazębiających się wzajemnie. Poznawał nowych ludzi, będących kierownikami tych spraw, mówiących o nich ze znawstwem i takimi skrótami, że nic z tego wyłowić nie potrafił. Pocieszał się jedynie z spostrzeżeniami, że Kunicki nie widzi jego przygnębienia, biorąc je za skupioną rozwagę i pilną obserwację. Widocznie tak był zaabsorbowany funkcją informowania swego administratora, że nie miał czasu zauważyć jego depresji. Zbliżała się już trzecia, gdy zatrzymali się znowu przed pałacem. Widzi pan! rzekł Kunicki, oddając lejce stajennemu, że moje Koborowo to obiekt niemały, niemały i dali bóg pomyślany logicznie i nastawiony na dobry i stały dochód. Jeżeli w praktyce tak nie jest, to już zasługa naszej biurokracji i chwiejnej polityki gospodarczej, ale w tych warunkach można wiele, bardzo wiele zrobić, ale to już rzecz pańska i... Pański kłopot, kochany panie Nikodemie. Obiad jedli we dwójkę, gdyż panie wyjechały samochodem do Grodna po zakupy. W koborowie karmiono obficie i wykwintnie. To też dyzma przy czarnej kawie, na którą przeszli do gabinetu, czuł się niezwykle ociężały. Natomiast żywy jak rtęć, Kunicki nie ustawał w objaśnianiu gospodarki koborowskiej. Otwierał szafy, szuflady, wyciągał jakieś segregatory, rachunki, korespondencje i mówił bez przerwy. Nikodem bliski już był rozpaczy, gdy staruszek, zebrawszy w małych rączkach grubą plikę książek i papierów, zakończył. Widzę, że pan jest już trochę zmęczony. Zresztą należy się przecie wypoczynek po podróży. Zatem, jeżeli pan pozwoli, wszystkie te materiały odeślę do pańskiego pokoju, a pan może je wieczorkiem przyjrzeć. Dobrze? Dobrze, z przyjemnością. A nie zdrzemnąłby się pan teraz, kochany panie Nikodemie, co? Wiram, że rzeczywiście. No to przyjemnej drzemki, przyjemnej drzemki. – Odprowadzę pana, a niech pan łaskawie zwróci uwagę na daty w korespondencji z dyrekcją Lasów Państwowych. Przecież to skandal, żeby przetrzymywano sprawy po trzy miesiące bez odpowiedzi. – No, ale o tym potem. Niechże pan wypoczywa. Kolację mamy o ósmej. Nikodem zdjął buty i rozciągnął się na kanapie, lecz zasnąć nie mógł. Myśli kłębiły się pod czaszką dokuczliwie, niemal boleśnie. Co robić? Co robić? Czy z miejsca zrezygnować ze wszystkiego i przyznać się staremu, czy próbować zorientować się w materiale tak bez nadziei nietrudnym i skomplikowanym? Gdyby potrafił tego dopiąć, mógłby się utrzymać w koborowie ze dwa, może trzy miesiące. Bo dłużej żadną miarą nie wytrwa. Przecie stary po to go zaangażował, by on u ministra wyrobił te różne ustępstwa. Taki cwaniak? Taki cwany piernik? A sam siebie nawał. Jakby tu sobie poradzić? Szlak może trafić. Dwugodzinne wypoczywanie zmęczyło go jeszcze bardziej niż cały ranek i przedpołudnie tak pracowicie spędzone. Wypalił kilkanaście papierosów i dym napełniający pokój zaczął go męczyć. Wstał i przeszedł do sąsiedniego gabineciku. Na biurku leżała cała plika ksiąg i dokumentów, z którymi się miał zapoznać. Zaklął w duchu i zawrócił. Przypomniał sobie, że może otworzyć drzwi na taras i wyjść do parku. Park, znakomicie utrzymany, musiał zajmować większą przestrzeń, gdyż nikodem, wciąż idąc przed siebie, nie mógł dojrzeć jego końca. Wśród starych dębów, kasztanów, lip i klonów. Biegły we wszystkich kierunkach gładkie jak krople wody do siebie podobne ścieżki i dróżki. To i zabłądzić łatwo, pomyślał Dyzma i rozejrzał się. W każdym razie, pałac jest w północnej stronie. Tu i ówdzie, pod wielkimi drzewami, znajdowały się kamienne lub drewniane ławki. Po kilkunastu minutach przechadzki. Nikodem wybrał jedno z nich, znajdującą się w gęstym cieniu, i usiadł. Natychmiast powróciły dręczące myśli. Co zrobić? Jak sobie dać radę? Co wykombinować? Wtem usłyszał gwizdanie, a po chwili szybkie kroki tuż za sobą. Obejrzał się, Wąską alejką szedł młody, niezwykle elegancko ubrany mężczyzna z połyskującym monoklem w oku. Tuż za nim biegł na krzywych nóżkach miniaturowy ratlerek o głowie nietoperza. Piesek dostrzegł dyzmę i zaczął ujadać. Wówczas młody człowiek zatrzymał się, zmierzył Nikodema wzrokiem i skierował się ku niemu. Mógł mieć około trzydziestki. Szczupły, wysoki. Wzrost jego przedłużała jeszcze bardziej nieproporcjonalnie długa szyja, zakończona bladą, malutką, a okrągłą twarzą, przypominającą twarze chorowitych dzieci. Wyniosły i pogardliwy wyraz rysów stanowił na niej taki sam kontrast, jak i tkwiące w czerwonych obwódkach ogromne niebieskie oczy, patrzące z jadowitą ironią. Pod ich spojrzeniem Dysma zmieszał się tym bardziej, że młody człowiek stanął przed nim i przyglądał mu się impertynencko. Kiedy pomyślał Dysma. Ten zaś wyciągnął w jego kierunku bardzo długi palec wskazujący i zapytał skrzeczącym głosem: Kto pan jesteś? Nie wiedząc, co zrobić, dyzma wstał. Jestem administratorem, nowym administratorem. Nazwisko? Dyzma nikodem dyzma. Piesek ujadał, skacząc pokracznie wokół nóg swego pana. — Ty, Dyzma, słyszałem. — Jestem y, hrabia Ponimirski. Siadaj pan. — Cicho, Brutus. — Uważasz, panie Dyzma, nazwałem tak psa, bo to nie ma żadnego sensu. A ciekaw jestem, dlaczego pies ma nazywać się sensem. — Siadaj pan. Dyzma usiadł. Ten hrabia sprawiał na nim jakieś niesamowite wrażenie, w którym były i strach, i obrzydzenie, i ciekawość, i współczucie. Słyszałem, ciągnął hrabia, oblizując końcem języka ruchliwe i bezkrwiste wargi, Słyszałem, podobno ten łajnak sprowadził tu pana, bo pan jest jakąś figurą. — Uważam za swój obowiązek jako dżentelmen ostrzec pana przed złodziejską personą mego kochanego szwagierka. — Ale o kim pan hrabia mówi? — zdziwił się Dyzma. — O kim? — No przecie o tym chamie, o Leonie Kuniku. — O panu Kunickim? — Dosz. – To Piorunów! – wrzasnął hrabia. – Jaki znowu Kunicki? Jaki Kunicki? Skąd Kunicki? Kunicki to dobre szlacheckie nazwisko, które ta pijawka przybłaszczyła sobie. Ukradł, rozumiesz pan, ukradł. Nazywa się po prostu Kunik. Sam sprawdziłem. Syn maglarki Genowefy Kuniki i niewiadomego ojca. Tak, łaskawco, hrabianka poniemirska wnuczka księżnej drą! jest dziś sobie panią kunikową nie rozumiem ostrożnie zaczął dyzma znaczy że pan hrabia jest szwagrem pana kunickiego poimirski zerwał się na równe nogi jak ugodzony strzałą bezkrwista twarz stała się nagle czerwona milcz pan milcz ty 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 Ależ ja bardzo przepraszam, przestraszył się dyzma. Nie waż się pan w mojej obecności nigdy nazywać tego szujeje inaczej niż kunik. Łajdak kunik, hochsztapler kunik, żaden kunicki. Moim szwagrem jest parszywy liświarz i oszust kunik, chamski bastard kunik. Kunik, kunik toż pan zaraz... Na! — Kunik! Na! — Kunik! — wybełkotał udyzma Ponimirski uspokoił się i usiadł. A nawet uśmiechnął się. — Nie wiedział pan o tym. — Mój brutus też tego nie wiedział. I nawet łasił się do mego szwagierka, póki ten go nie kopnął. Bydle! Zamyślił się i dodał. Obaj, i kunik bydle, i pies bydle. Zresztą i ja jestem bydle. Wybuchnął niespodziewanym śmiechem. Przepraszam pana za szczerość, ale i pan jesteś bydle. Śmiał się dalej, a dyzma skonstatował w duchu. — To wariat. — Myśli pan, że jestem wariatem? Chwycił go nagle za rękę ponimirski i zbliżył twarz do jego twarzy. Dysma wzdrygnął się. — Nie — rzekł niepewnym głosem. — Co znowu? — Broń Boże, nie zaprzeczać! — krzyknął hrabia. — Ja wiem. Zresztą na pewno kunik. — uprzedził pana. — A może moja siostra? — Powiedz pan, bo w końcu i ona zdemoralizuje się przy tym wieprzu, przy tym szakalu. Co Nina panu mówiła? — Ależ bynajmniej nikt mi nic nie mówił. — Nikt? — Słowo daje — zapewnił Nikodem. Widocznie sądzili, że pan mnie nie będzie miał zaszczytu poznać. Czy pan nie? Że oni mnie zabronili wstępu do pałacu, że kazali jadać samotnie, że nie wolno mi opuszczać parku, bo KUIKK kazał służbie bić mnie kijami, jeżeli wyjdę. Ale dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jestem niewygodny, że moje wielkopańskie maniery rażą tego parweniusza, tego bastarda maglarki. Dlatego, że ja powinienem być, nie ten łajdacki przybłęda. Dlatego, że znieść nie może, iż ja, prawy dziedzic Koborowa, ja, potomek rodu, w naszym odwiecznym gnieździe rodowym muszę być panem. I to pan ku nic. Pan Kunik wziął koborowo w posagu za siostrą pana hrabiego? Ponimirski zakrył twarz dłonią i milczał. Po chwili dysma spostrzegł, że po długich, niewiarygodnie długich palcach ściekają łzy. Co do cholery zaklał w myśli. Piesek zaczął. Piszczeć czarczywie i drapać łapkami nogawice swego pana. Ten wyjął silnie uperfumowaną jedwabną chusteczkę, otarł oczy i powiedział. Wybacz pan, mam nieco podrażniony system nerwowy. Proszę bardzo, zaczął dysma. Hrabia skrzywił się w wiadowitym uśmiechu. Co pan tam prosisz bardzo? Panie, jak tam panu na przezwisko? Podoba mi się, więc płaczę. Anglicy mówią w takich przypadkach... Zresztą pan na pewno nie rozumie po angielsku. Nie rozumiem. A to świetnie. Ucieszył się hrabia. Nie chciałbym panu robić przykrości, polubiłem pana. Poklepał go końcami palców po ramieniu. Zatem, ile razy zechcę pana z wymyślać, zrobię to w języku angielskim. Dobrze? Dobrze, odparł Nikodem z rezygnacją. Nie o to wszakże chodzi, muszę pana poinformować, że chociaż kunik jest oszustem, który wycyganił od mojej rodziny koborowo, jednak nie powinien pan jego okradać gdyż ja mu jeszcze kiedyś wytoczę proces. A Ninę wezmę pod osobistą kuratelę. Która godzina? Dyzma wyciągnął zegarek. Pół do ósmej. Co? Już? O, to muszę iść do pawilonu, bo mi później kolacji nie dadzą. Żegnam. Szkoda. Chciałem jeszcze panu wiele rzeczy opowiedzieć. Niech pan jutro przyjdzie tu o tej porze. Przyjdzie pan? Dobrze, przyjdę. I jeszcze jedno. Niech Pan broń Boże nie przyznaje się nikomu, że mnie widział i ze mną rozmawiał. Daj pan słowo honoru. Daję. No, wierzę panu. Chociaż zarówno nazwisko, jak i wygląd świadczą, że pochodzisz z gminu, a my przecie honoru nie mają. Żegnam. Zawrócił się na pięcie i poszedł elastycznym krokiem wzdłuż dębowej alei. Zanim w niezgrabnych podskokach biegł Ratlerek. – Wariat – rzekł głośno Dyzma, gdy zniknęli na zakręcie. – Na pewno wariat, ale naopowiadał mi rzeczy. O tych wielkich panów zawsze takie różne świństwa bywają. Może i prawdę mówił? – Cholera, konik! – — I powiada, że łajnak. — Eee, co mi tam do tego? Machnął ręką i zapalił papierosa. Z oddali doleciał niski, głęboki głos gongu. — Kolacja. Dyzma wstał z ławki i poszedł w kierunku pałacu.